No, jak już Państwa, jak jest więcej na przykład autokarów, to jedziemy do innej, ale widzę, że tutaj nie ma nikogo, więc możemy się tutaj akurat zatrzymać. I tak, jak będziemy, proszę Państwa, sobie tutaj spacerować, to proszę uważać, żeby czasami nie potrącić jakiejś wazy, bo te rzeczy są, bo to jest fabryka, więc oni te rzeczy produkują i są poustawiane gdzieś tam między naszymi nogami. Good morning. Morning. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Maroka, do miejscowości Fez. Zapraszam Państwa do fabryki ceramiki, gdzie zobaczymy produkcję miseczek, mis, wazonów, oryginalnych marokańskich tarzinów, fontan, stołów i wielu, wielu innych ciekawych rzeczy. Zerknąć, jak to wygląda. Dalej, które są takie trudniejsze i łatwiejsze do ułożenia, te mniejsze elementy mozaikowe są, no to oczywiście ta trudność jest większa. Przejdziemy sobie w tej części fabryki, zapraszam Państwa. Tutaj tak sobie przejdziemy trochę. Wiąże się to, że Państwa, to jest nic tak trochę na zasadzie intra alla, jak zawsze, którzy stawią w pracy. Nie, oni nie są tacy punktualni jak my. Zdecydowanie mniej się przejmują pod tym względem, więc jeszcze no, nie ma tutaj wielu osób pracujących. Proszę Państwa, to jest kamienka rasul. Jak Panie by chciały sobie zrobić wieczorem maseczkę na twarz, to ma właśnie taką skórę przepuszczającą. Czy to można sobie taką łupkę zabrać, trzeba ją włożyć do wody. No i oczywiście ona się musi tam dość długo namoczyć, wtedy ona zmięknie i sobie wtedy nałożyć na twarz. I zobaczcie Panie, jak na twarz taki to prawdziwe marokańskie rękodzieło powstaje na naszych oczach. Możemy obserwować produkcję wazonów, mis i innych rzeczy. A na koniec możemy udać się do sklepu i kupić któreś z tych niesamowitych cudeńek. Bo tak można o nich powiedzieć, że to są cudeńka. Już ci starsi rzemieślnicy, to proszę Państwa, oni mają miarkę w oku. I no zaraz tutaj Pan nam coś ulepi, zaraz zobaczymy co. Robią wszystko, i garnuszki, jakieś małe tarzinki i właśnie wszystko z tej szarej gliny. To jest ważne, żeby to była szara glina. Później, proszę Państwa, pierwszy raz, jak już jest zrobiona, jak zrobione jest naczynie, pierwszy raz jest ono wypalane. No i teraz zobaczymy. Aha, Pan tutaj nam zrobi małego tarzinka, takiego właśnie, który no, bardziej będzie się nadawał do jakichś tam orzeszków, prawda, podania niż do gotowania. W celach ozdobnych też, tak, bo te do gotowania, to proszę Państwa, one też jeszcze inaczej są, przede wszystkim inaczej są wypalane, no i one są też większe trochę. Więc zaraz też to sobie zobaczymy. I zawsze w tych tarzinach, w których gotuje się, to właśnie w pokrywie powinna być dziurka. To po tym się poznaje. I też troszeczkę inna jest ta część, to później Państwu pokażę. Od jakby spód misy tarzina też jest troszeczkę inaczej spreparowany. Bo wtedy tak będziemy mogli rozróżnić, czy tarzin nadaje się do gotowania, czy tylko do podania potrawy.
Więc o, proszę bardzo. O, tutaj mamy, prawda? Tak, i proszę Państwa, wymiary na oko. Także pan tak się, prawda, popatrzy raz, drugi, ale no zawsze jednak udaje im się. Tutaj, proszę Państwa, też uczą się osoby młode fachu, tak, właśnie tego rzemiosła. Już teraz są szkoły rzemieślnicze na terenie Fezu, ale mówi się, że najlepiej nauczą się ci młodzi tutaj właśnie przy mistrzach, bo oni obserwują, właśnie pokazuje im się, jak to trzeba wszystko wykonać. No i proszę Państwa, to jest też zawód, który też przechodzi z ojca na syna. Najczęściej jak już ojciec jest rzemieślnikiem, no to Bien sûr, la poterie qui est faite à travers de cette terre-là, c'est pour utiliser. Ça va dans le four, micro-ondes. Tak, pan mówi też tutaj, że taka ceramika, ona nie tylko nadaje się, żeby położyć na źródle ognia, bo normalnie te takie tażiny z czerwonej gliny, nie możemy ich włożyć do pieca, bo one odrętną. Natomiast, proszę Państwa, ta ceramika z szarej gliny, można ją włożyć do pieca, można ją włożyć do zmywarki i także tutaj, no oczywiście nie można użyć na płycie indukcyjnej, bo to jest jeszcze inny spód, to nie. Natomiast do piecyka jak najbardziej i wtedy tak samo możemy sobie taki tażin przygotować. Tutaj kieliszek z kolei, tak, zobaczcie Państwo, jak oni to szybko robią. Parce que c'est de la terre qu'on utilise dans la cuisine marocaine. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en matières minéraux, comme le fer et le manganèse. Tutaj minerałów w tej glinie, także jeśli chodzi o żelazo i magnez, więc też właśnie tutaj taki charakterystyczny kolor. I tak jak Państwu mówiłam, po pierwszym wypaleniu ta glina troszeczkę zmienia swój kolor, nie jest szara, tylko taka biała, kremowa, o zaraz to też zobaczymy. Najpierw, proszę Państwa, taka glina musi wyschnąć, dlatego o, tutaj są różne naczynia poukładane, więc one jeszcze nie były w piecu, tylko one dwa dni muszą wyschnąć i dopiero są wkładane do pieca. Żeby się też nie teraz Państwo tutaj zobaczycie tradycyjny piec do wypalania tej gliny. Ja już Państwu mówiłam, że w tym piecu już tego się nie robi, ale jeszcze właśnie w XV, XVII wieku jak najbardziej tego typu piece były wykorzystywane. To są piece zrobione z materiału pize. Co to jest ten materiał pize? Jest to, proszę Państwa, mieszanka gliny, materiału skalnego, ale także słomy. Zobaczcie Państwo, tutaj słomę widać. Ona stanowi coś w rodzaju zbrojenia rozproszonego. I jakby trzyma całą konstrukcję i stawia się takie piece na mokro, podobnie jak niektóre budynki, jak właśnie mury obronne. To są też wykonane z tego samego materiału. Le feu c'est à base du bois de cèdre et les tourteaux d'olive, ce qui reste la pressoire d'olive. Tak. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tutaj ogień, to używa się do rozpałki tego, prawda, pieca, używa się drewna cedrowego, a także wytłoczyn z oliwek, z których, prawda, z oliwek, o, wytłoczyn z oliwek, więc one tutaj właśnie są te wytłoczyny, one są jeszcze oleiste, także wtedy ten ogień lepiej się pali, więc no też proszę Państwa, żeby ceramika się ze sobą nie pozlepiała, to jest charakterystycznie układana i używa się też takich glinianych podziałek. Więc na przykład właśnie jak tutaj talerz jest położony w ten sposób, nakłada się taką podziałkę i dopiero kolejny talerz, jeden na drugim, ale tak, żeby też to powietrze gorące cyrkulowało, bo właśnie, proszę Państwa, na dole mamy piec, ale jak Państwo tu się zbliżycie, to widać, że w samym tej części górnej pieca są takie otwory i to gorące powietrze idzie tutaj z dołu do góry i właśnie wypala tę ceramikę, która jest właśnie tam odpowiednio poukładana. Później tutaj to wejście jakby do tej górnej części pieca, ono musi być zamurowane też tą gliną i dopiero wtedy, prawda, odbywa się cały proces wypalania. La première cuisson, il nous donne la couleur sable.
parce que les riches en matière mille euros, comme je vous ai dit. Et c'est combien de degrés? Alors maintenant, on utilise des fours à gaz, on n'utilise plus ça parce que ça, c'est trop polluant. Oui. L'État l'a interdit. Mm-hmm. Les fours à, la première cuisson qui nous donne la couleur sablée, 8 heures, 900 degrés. Mm-hmm. La deuxième cuisson avec les couleurs éléments, ça dure 6 heures, 1200 degrés. Mm-hmm. Tak, proszę Państwa, pierwsze wypalenie w tym piecu to 800 stopni Celsjusza, natomiast tutaj 1200 uzyskuje się przy drugim wypaleniu, czyli to drugie musi być jeszcze takie cieplejsze, że tak powiem, więc już tak, jak wspominałam, nie wykorzystuje się tych pieców. Dlaczego? Ponieważ one bardzo zanieczyszczają środowisko i no, król Maroka zabronił używania i są teraz już piece takie gazowe, które no zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Także takich pieców tutaj na terenie Fezu było bardzo dużo kiedyś, no i w związku z tym też duże zanieczyszczenie. Więc są skrupulatnie zliczane każde elementy.
Więc tutaj widzicie Państwo, są te woreczki takie już ze spakowanymi elementami mozaiki. Tutaj zobaczcie Państwo, takie jest jeszcze trudniej wykonać. Im mniejsze elementy, im właśnie więcej tych takich kątów zaostrzeń, tym trudniej jest tę mozaikę zrobić. Proszę Państwa, taki element, ale taki. No to proszę sobie wyobrazić, ile to jest pracy. I tutaj panowie święto tam czegoś, 2 godziny trwają, bo widzicie, nogi tutaj, nogi bolą, no muszą tam sobie się przejść, one muszą sobie tak tutaj mówią i już policzą. Taka jest tutaj praca i to są najczęściej osoby właśnie nawet te co starsze, to nie wiem, jak mam te młodsze, ale ci młodzi tacy uczniowie, no to tym się nie zajmują. Często, proszę Państwa, te elementy w ogóle podczas opracowywania pękają. No i wtedy trzeba od nowa. No jest to niesamowicie mozolna praca, a zaraz to właściwie ułożona. Proszę, czasami tutaj panowie sobie nawet pomagają pęsetą. Co prawda dzisiaj tutaj nie widzę pęset. Też, żeby dołożyć te elementy emaliowane i żeby one tak nie odskakiwały, to się używa czarnego mydła. Właśnie nakłada się na taką część emaliowaną mydła i się właśnie dosuwa. A zawsze jak bierzemy, to oni się patrzą, co odkładamy, bo żeby im się później wszystko zgadzało. No i proszę Państwa, właśnie po ułożeniu mozaiki powstaje tutaj właśnie jest ta masa taka żywiczna, a tutaj z drugiej strony mamy właśnie gotową mozaikę. Więc tak to wygląda. Więc tutaj układa się głównie jakieś właśnie platy stołowe, stoliczki, ale dalej, zobaczcie Państwo, tutaj jeszcze też nie jest dokończona fontanna. Fontanna ścienna też jest układana właśnie w tak dość linia takie okarmy dziedzę tutaj. Więc powstaje po pierwszym wypaleniu. Teraz pana dziecka.
Do podania potrawy, w których się nie gotuje, to właśnie bez tej dziurki. I też, proszę Państwa, nie ma tych nóżek z tyłu. Więc po tym można poznać, czy tażń się nadaje do gotowania właśnie po tych czterech nóżkach, a jak jest tylko taki okrąg, to znaczy, że tylko do podania, prawda, potrawy. Le plus important dans la tagliatelle, il n'y a pas de plomb, parce que le plomb avec le chaud, ça devient toxique. Là, il n'y a pas de plomb. Tak, tutaj proszę Państwa, nie ma właśnie w barwnikach żadnego ołowiu, bo bardzo często w tych barwnikach stosuje się ołów i w większości właśnie w tej glinie czerwonej on jest wykorzystywany. Tutaj oni mają zakaz. Bien sûr, le tagine, il y a un grand choix, ça c'est pour une personne, deux personnes. Nous avons tak, i tutaj tagine. Proszę Państwa, widać też różnej wielkości tażiny. Tak, na przykład, jak to nam Pan pokazał, to jest na dwie osoby. Marokańczycy to taki tażin zjedliby na dwie osoby. Bien sûr, les paquets, on fait des bons paquets, c'est bien emballé avec des ponches, ça quand même. Tak, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to oni tutaj odpowiednio pakują. Tak, żeby można przewieźć. Les prix sont affichés. Proszę Państwa, ceny są tutaj pokazane w dirhamach. Na monnaie marocaine. Et bien sûr, il y a 25%. Tak, natomiast proszę Państwa, 25% oni obniżają od tej ceny głównej, 25% tylko dla tych, bo normalnie jak się rozejrzymy, to krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.